Ja jestem pan Kowalski, a to jest pani Kowalska. Tak więc dzisiaj bierzemy na warsztat najlepszą kosę, jaką do tej pory używałem już od wielu lat, bo była budżetowa do małych działek. To jest sprzęt naprawdę, który się sprawdzi przy dużych zastosowaniach. Czyli moja najlepsza kosa spalinowa Honda UMK 4 czy 5. Słuchajcie, jesteśmy razem już 15 lat i nigdy mnie nie zawiodła. Teraz znajdźcie obok siebie kogoś takiego. Zupełnie poważnie. 15 lat bez żadnej awarii. I działka około hektara. Przez cały czas. Słuchajcie, jeżeli komuś miałbym polecić jakąkolwiek kosę dla amatora, która mu wytrzyma lata i naprawdę wszystko zniesie, to to jest ten sprzęt. Ten zbiorniczek paliwa, w ogóle trzeba zaznaczyć, że to jest silnik czterosuwowy. Więc nie lejecie żadnego oleju, tylko czystą benzynę 9,5 akurat ja leję. Ten zbiorniczek mniej więcej, troszkę więcej niż pół litra wchodzi. Starcza przy koszeniu metalem na jakieś półtorej godziny. Jeżeli żyłką, ponad godzinę. Więc jest bardzo fajnie. Jest faktem, że olej wymieniam częściej niż raz do roku. Ale oleju wchodzi tyle, więc nie zbankrutujecie. Bardzo wygodne jest to trzymanie w formie takich rogów. Jeżeli szukacie kosy, która naprawdę wygodnie będzie się nią pracować, to tylko i wyłącznie coś takiego. Teraz zobaczcie. Za mną ten teren to jest mniej więcej 2000 metrów. Skoszenie tego zajęło mi 3,5 godziny. Tą kosą. Czy coś się tu zużywa? No oczywiście. To wymieniałem już chyba ze 3 razy. O! Ostatnio ten dekielek. Po 15 latach będę go musiał wymienić. Szelki ze 2 razy. A jednak ciągle jesteśmy razem. Teraz jakie mam tarcze? To jest moja ulubiona. Świetna do wszelkiego rodzaju chaszczy, ale uważajcie przy małych drzewkach, bo też je skosicie. Ta też jest dobra, chociaż w przypadku wszystkich metalowych należy uważać na kamienie, bo wtedy dzieje się coś takiego nieprzyjemnego. Gęściejszą trawę tutaj wszystko skosiłem dokładnie tą tarczą. Taką tarczą, no to kosiłem sobie kiedyś koniczynę, tak średnio. Tego z Allegro to w ogóle nie kupujcie. Przez to, że ona jest tutaj taka wgłębiona, w ogóle nie działa. Nie da się tego założyć tak, żeby się kręciła na kosie. Po prostu sobie odpuśćcie tego typu wynalazek. Będzie taniej. A teraz słuchajcie, w szczególności młodzi użytkownicy Stila. To jest kosa. Może spalinowa, ale ciągle kosa i pracujemy jak kosą. Czyli nie latamy sobie tak i wszędzie wyjemy, tylko jedziemy od prawej do lewej jeden ruch, kroczek i z powrotem. I tak robimy jak dokładnie kosą. Szczególnie to widać przy metalowych tarczach. Wtedy efekt jest taki, że wszystko nam się kładzie w rzędach. Może tutaj będzie widać, choć na trawie to wygląda słabo, ale tak mniej więcej tym się działa. Nie inaczej. No zainspirował mnie dzisiaj sąsiad, który ze Stilem wypadł, więc od razu to mówię. A! I co ważne, szczególnie w sobotę o 7 rano dla waszych sąsiadów. Po uruchomieniu ma mniej więcej taki głos. Teraz kosimy. I tak to działa, więc nikogo z łóżka nie wyrwiecie.